After all we've been through. Everything that I've done. It can't be for nothing. Ellie prawdopodobnie mówi to, co chciał powiedzieć każdy artysta Naughty Dog przed premierą The Last of Us 2. Absolutnie nie wracam teraz na drugą rundę kopania leżącego. Wierzę, że nawet w kwestii tematów recykling ma swoje granice i nie każda pęknięta guma powinna znaleźć swoje drugie życie pod postacią hula hop, a tym bardziej dmuchanego zwierzęcia. Dziś będzie krótko. Głównie dlatego, że nagrywam ten odcinek w podróży na sprzęcie słabszym od przeciętnego smartfona. I gdybym z tego ziemniaka przeszedł kolejny downgrade, pewnie pozostałoby mi już tylko machanie kocem nad ogniskiem albo musiałbym wyposażyć się w parę głośnych bębnów. Setka nowych osób przybyła nam po ostatnim filmie. Cieszę się z was wszystkich, choć dobrze wiem, że połowa została tylko po to, by upewnić się, że przycisk z odwróconym lajkiem prędko nie pokryje się u mnie rdzą. Doceniam troskę szczerze. Co ty robisz, Scott? I'm wishing cancer upon you. Cancer? That's right. I'm trying to give you cancer with my mind. Materiał o The Last of Us 2 wywołał wiele silnych emocji i zdobył również uwagę tych, którzy stali się głównym tematem tamtego filmu. I choć krytykowanie branży przypomina rozbijanie piniaty napełnionej kompostem, to uważam, że zdecydowanie lepiej jest rozprawić się z takim fantem wcześniej, niż pozwolić, by trafił na czyjeś przyjęcie urodzinowe. Zdarza się, że niektóre redakcje wolą zajmować się budowaniem hype'u, wyrzucając z charakteru recenzji wszystko poza jej subiektywnym aspektem. To z kolei zwiększa szansę, że taka gówniana niespodzianka w końcu do nas trafi. Jasne, że recenzenci mogą wychwalać wszystko, co im się żywnie podoba, ale przynajmniej niech nie zachowują się tak, jakby promowanie gry wydawcy było akcją charytatywną, która jest w stanie zatrzymać zmiany klimatyczne i wyleczyć raka. Jeśli pozbędziemy się krytyki, a recenzje pozostaną jedynie na poziomie wrażeń, publikacje stracą wartość dla odbiorcy. Może poza aspektem rozrywkowym. Co za tym idzie, zmniejszą się wymagania względem wydawanych gier, a gdy media nie patrzą na ręce wydawcom, powstaje środowisko sprzyjające wykorzystywaniu osób, które nie potrafią bronić się przed wymyślnymi technikami sprzedażowymi. Zdążyliśmy się też przekonać, że dla wydawcy nigdy nie ma nic za darmo. Nawet jeśli zaprosicie na wystawną kolację, w trakcie której nie będzie próbował naciągnąć cię dodatkowymi, ukrytymi opłatami, możesz być pewny, że po spotkaniu odprowadzając cię do drzwi skorzysta z pierwszej okazji, gdy tylko schylisz się po buty. Niestety niektórzy lubią taką formę gościny i później opisują ją jako najlepszą przygodę, która im się przydarzyła w ostatnim czasie. Pozostaje tylko współczuć tym, którzy nadzieją się na taką rekomendację. Przygotowując materiał o firmach wykorzystujących graczy, nigdy nie musiałem sięgać do publikacji archiwalnych. Dziwnym zrządzeniem losu, gdy tylko chcesz pisać o moralnie wątpliwych technikach wyłudzania pieniędzy, branża gamingowa zawsze dostarcza aktualne przykłady. Tym razem z pomocą przyszli Avengersi. Marvel's Avengers to gra, która kończyła zeszłoroczną prezentację Square Enix na E3. Choć udało się jej osiągnąć jakiś poziom hype'u, to pojawiły się też głosy krytyki. Postaci wyglądały, jakby zostały stworzone przez kogoś, kto dotrwał do trzecich zajęć kursu lepienia w glinie. Nie pomógł też fakt, że bohaterowie w niczym nie przypominali swoich filmowych odpowiedników, do których wielu zwyczajnych konsumentów rozrywki zdążyło się już przyzwyczaić. W czasie prezentacji usłyszeliśmy modne żadnych lootboxów, ani płatności za dodatkowe lokacje czy bohaterów. Jednak gdy twórcy zapowiedzieli utrzymywanie gry w trybie live service oraz mikrotransakcje, ich gra nagle zaczęła przypominać do złudzenia innego giganta, który wyszedł na początku 2019 roku. Jednak to nie EA, a Bethesda udowodniła nam, że możemy wierzyć obietnicom związanym z planami monetyzacji i rozwojem gry, tak samo jak pogodzie długoterminowej. Standardowo dla takich przypadków, jeśli zaplanowałeś wypoczynek na świeżym powietrzu, jest spora szansa, że pogoda zaplanowała dla ciebie coś zupełnie innego. Trudno jeszcze powiedzieć, którą drogą pójdzie Marvel's Avengers. Na razie na wszystkich przedstawionych postaciach mógłby być wymalowany napis "Miejsce na twoją reklamę". Z jednej strony partnerstwo z innymi firmami to okazja na dodatkowe skórki w grze. Jednak to gra w pełnej cenie, która wynosi $60. Kolorowe gacie będące reklamówką sieci Verizon czy Virgin Mobile wydają się zaniżać otrzymywaną wartość. Nie wiem jak ty, ale ja idąc na steka, nie chciałbym, aby ktoś mi z niego wyrzeźbił napis Durex. Nie dość, że trudno wtedy określić intencje szefa kuchni odnośnie tego, kto miałby być celem antykoncepcji, to dodatkowo przyjmując takie danie wyszedłbym na durnia, który właśnie zapłacił za cudzą reklamę. Jeszcze jakiś czas temu takie techniki były stosowane tylko w produktach darmowych lub przecenionych. Zostawiasz dumę w domu, ale przynajmniej ratujesz zawartość portfela. Za to ostatnio w gamingu sezon na jelenie jest w pełni otwarty i z każdym rokiem dowiadujemy się o coraz śmielszych metodach monetyzacji i lokowania produktu. W zeszłym roku słyszeliśmy o reklamach, które pojawiały się zamiast ekranów wczytywania w NBA 2019. Tych jednak nie dało się pominąć, nawet gdy gra była już załadowana. NBA, tak jak Avengersi, nie jest grą darmową, zatem wydawca wymaga, abyś płacił za platformę, na której będziesz oglądać reklamy.
Początkowo takie posunięcia są krytykowane, ale po jakimś czasie pojawi się podobna oferta, tylko tym razem za konsumpcję sponsorowanego kontentu wydawca oferuje wirtualną walutę. Zmiany są akceptowane, a potem stają się na tyle powszechne, że nikt już nie będzie pamiętać, jak to było grać w grę, do której nie było wymagane stałe połączenie z internetem, a treści pojawiające się na ekranie dotyczyły wyłącznie samej gry. Gaming od kiedy stał się mainstreamową rozrywką, zmienia się pod kątem mainstreamowego gracza. Gry stają się mniej skomplikowane, mają bezpieczny poziom humoru i muszą być dostępne dla każdego. Jednocześnie im większa publiczność, tym większy potencjał reklamowy. Jest spora szansa, że Marvel's Avengers spotka się z dobrym odbiorem. To głównie dlatego, że posiada wszystkie cechy mainstreamowego produktu. Choć w porównaniu ze starszym o 16 lat City of Heroes, Avengersów nie można by nazwać nawet wersją demo. Jeśli jednak graczy nie odstraszyły reklamy, live service i mikrotransakcje, prawdopodobnie niewiele zmieni również ekskluzywny content, który jeszcze bardziej zaniża ostateczną wartość gry. Wersja Avengersów na Xboxa i PC została okrojona z jednego z najbardziej charakterystycznych bohaterów Marvela. Spider-Manem będą mogli pokierować wyłącznie posiadacze PlayStation. Zatem płacić musisz tyle samo co wszyscy, ale jeśli jesteś na niewłaściwej platformie, dostaniesz o 1/6 uboższą grę. To tak jakbyś kupił bilety na film, ale pracownik kina wpuści cię do sali dopiero pół godziny po rozpoczęciu seansu, bo od początku oglądać mogą tylko klienci jakiegoś banku albo posiadacze konkretnej marki samochodu. Z drugiej strony, jeśli gra będzie fabułę opierać na bohaterach, może się okazać, że Spider-Man zostanie zredukowany jedynie do zawartości dodatkowej. W takim wypadku stracą również gracze na PlayStation, bo Człowiek-Pająk zostanie przycięty do uniwersalnego kontentu skierowanego do wszystkich platform. Ostatnio na PC możemy cieszyć się konsolowymi ekskluzywnymi tytułami, głównie dlatego, że rozszerzone grono odbiorców to większa sprzedaż. Jednak z jednego absurdu trafiamy do kolejnego, gdy fragmenty gry są zarezerwowane tylko dla jednego urządzenia. Sony może pozwolić sobie na takie zagrywki, tylko dlatego, że od dawna gracze się na to zgadzali, a sukces Avengersów tylko utwierdzi ich w tym przekonaniu. Choć mają prawa wyłącznie do filmowej postaci Spider-Mana, najwyraźniej chcą uchodzić za jego jedynego właściciela, a dobre stosunki z Marvel Games tylko im to ułatwiają. Choć chciałbym, aby gracze chętniej i szybciej reagowali na próby wykorzystywania gamingowej społeczności, to zawsze gdy to komentuję, zapominam, że kilka lat temu ludzie, aby dostać telefon, zmienili swoje imię na iPhone 7. Czy zatem gaming będzie się zmieniał na gorsze? Zobaczymy, mam nadzieję, że nie. I tyle w tym temacie. Marvel's Avengers bez Spider-Mana pojawi się na PC już 4 września. Dzięki za oglądanie, mówił Shifter z Ogrysków. Jeśli chcesz pomóc rozwijać nasz kanał, lajkuj, podaj znajomym i koniecznie wpadnij na kolejny odcinek. I pamiętaj, mówmy głośno, chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać.